tam jest na przykład z trasy. Chciałabym Państwa powitać w Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie na kolejnej wystawie, którą otwieramy dzisiaj, która jest zdecydowanie związana z książką, zdecydowanie związana z biblioteką. Na pewno jest ważne, że odbywa się w tym terminie, a nie innym, to znaczy w tygodniu bibliotek, bo trzeba sobie powiedzieć to, że właśnie tydzień bibliotek to jest tydzień, w którym otwieramy wystawę. 2 dni temu obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza. I tak, z jednej strony wystawa wygląda na taką wystawę jak każda inna, która prezentuje obrazy, prezentuje grafikę, prezentuje różnego rodzaju instalacje, ale dlaczego jest ona przede wszystkim tak ważna dla biblioteki? Jest ona dlatego ważna, bo jest nierozerwalnie związana z książką. Każda z tych prac, które tutaj zostały zaprezentowane, wiąże się z jakąś książką. Są to książki konkretne, za chwileczkę powiem skąd są te książki. Książki starodruki, które zostały zaprezentowane, pokazane artystom i artyści na podstawie ilustracji, które były zawarte w tych książkach, mieli zadanie i podjęli się uwspółcześnienia tych tematów i zrobienia z tych tematów, które były w tych książkach, współczesnych dzieł sztuki. Książki związane były z Biblioteką Elbląską, bo to właśnie Biblioteka Elbląska jest inicjatorem tej wystawy. Koło mnie stoi pani Joanna Sroka, konserwator zbioru zabytków z Biblioteki Elbląskiej. Ona troszeczkę bardziej szczegółowo opowie o wszystkich tych dziełach, które są przedstawione na wystawie. Podać mi prawo? Nie trzeba. Podać? Trzeba mówić głośno. Biblioteka Elbląska liczy około 9000 starych druków. Również wchodzą zbiory kartograficzne, muzyczne, rękopisy, grafiki. Jest to obecnie jeden z najcenniejszych księgozbiorów wśród bibliotek publicznych w Polsce. Pomysł zorganizowania wystawy narodził się w trakcie realizacji dwóch projektów ministerialnych na konserwację zachowawczą zbiorów od XV do XVIII wieku i razem z koleżanką, również konserwatorką, przejrzałyśmy setki woluminów w celu ich opisania i sfotografowania i często natrafiałyśmy na bardzo ciekawe ryciny, które skrupulatnie dokumentowałyśmy. Zebrałyśmy spory zbiór zdjęć i trudno było nie wykorzystać takich perełek, które na co dzień zamknięte są w książkach, w ciemnych magazynach i użytkownicy nie mają na co dzień dostępu do tych ksiąg. I pomysłodawczynią wystawy była Anna Siko, artystka, konserwatorka również, która brała udział w projekcie. Ona pokazała te ryciny, fotografię tych rycin młodym artystom toruńskim związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych i oni bardzo chętnie podjęli się realizacji prac, kreacji artystycznych na podstawie właśnie rycin z książek elbląskich. Mogą Państwo oglądać przetworzenia starych ilustracji w różnym stopniu. Do tego pojawiają się też różne techniki artystyczne, począwszy od technik tradycyjnych, jak rysunek i malarstwo, bo bardzo współczesne, jak wydruki cyfrowe czy instalacje świetlne. będzie się Państwu praca podobała. Dziękuję Pani za przyjazd do nas z Biblioteki Elbląskiej do Olsztyna. W imieniu dyrekcji jeszcze wręczam kwiatek. Wszystkich Państwa zachęcam do odwiedzania wystawy, bo jest warta tego, żeby ją oglądać, cenna. Wystawa będzie otwarta do 23 maja.